Piękny Koń to nowy pensjonat w gminie Margonin. Pensjonat, który nie powstałby, gdyby nie pomoc lokalnej grupy rybackiej Siedem Ryb. To za jej pośrednictwem Unia Europejska dofinansowała adaptację poddasza stajni na pokoje gościnne. Dotychczas gospodarstwo agroturystyczne Klekoldzin dysponowało pięknym terenem, stajnią z 14 końmi i kwaterami mogącymi pomieścić zaledwie 8 gości. Pobudowaliśmy w 2007 roku stajnię z powierzchnią do wykorzystania do góry, gdzie zaplanowaliśmy sobie, że w przyszłości powstanie tam również ośrodek agroturystyczny. No i w 2012 roku, na początku roku, zaczęliśmy pisać wniosek, który został złożony do Stowarzyszenia Siedem Ryb i otrzymaliśmy z tego stowarzyszenia dofinansowanie. Realizację rozpoczęliśmy w grudniu 2012 roku. Praktycznie roboty budowlane zostały zakończone w połowie lipca i w tej chwili jest ośrodek oddawany do użytkowania. Środki finansowe Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniające inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, adaptacja poddasza stajni na pomieszczenia zapewniające zakwaterowanie osób korzystających z usług rehabilitacyjnych. Tak to brzmi w języku urzędowym, a po ludzku 300 tysięcy złotych, czyli 60% wartości budowy pensjonatu. Za te pieniądze powstało 16 dwuosobowych pokojów gościnnych, w tym dwa przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do pomieszczeń nad stajnią ułatwia specjalna winda. Do dyspozycji gości komfortowo wyposażona kuchnia i świetlica. W takich warunkach mogą mieszkać osoby, które przyjeżdżają do Klekoldzina na hipoterapię. Dzięki tej inwestycji gospodarstwo zyskało możliwość przyjmowania większej ilości osób. No i w ten sposób poszerzyliśmy swoją bazę noclegową. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z jazdy konnej, czyli z hipoterapii. Również kontakt ze zwierzętami takimi jak kozy, owce, również z psami kontakt, które są przyjaźnie nastawione do ludzi. No i przebywanie w ciszy i spokoju. Dzięki programowi operacyjnemu Ryby z uroków Klekoldzina może od września korzystać więcej gości.